informacjach. Pani mówiła o nieprawdziwych informacjach. Ja powiem jeszcze o tym, że proszę Państwa, jeśli chodzi o dobrą zmianę, a ja tę zmianę obserwuję z bliska, nawet powiem, uczestniczę w niej w jakiś sposób, na tyle, na ile jest to możliwe. Otóż, proszę Państwa, obserwuję też bardzo specyficzne i charakterystyczne zjawisko, mianowicie to, że do systemu, tak to nazwę, dobrej zmiany, wnikają tak zwane farbowane lisy. To jest pierwsze zjawisko, bardzo, bardzo niebezpieczne. I to, proszę Państwa, jest fakt. Ludzie, którzy są przeciwni dobrej zmianie albo jej nieżyczliwi, wnikają do systemu i, proszę Państwa, ryją. Ryją, jak tylko mogą, żeby ta zmiana, proszę Państwa, zakończyła się. Otóż, proszę Państwa, ja to mówię na podstawie konkretnych faktów i mogę wskazać pani minister i panu ministrowi nazwiska osób, które... Osób, które... Zmilcz. Osobniku płci odmiennej. Więc, proszę Państwa, drugie zjawisko niebezpieczne to jest to, że dobra zmiana, im bardziej się oddalamy od Warszawy, tym, powiedziałbym, bardziej słabnie na różnego rodzaju prominentnych, znaczących stanowiskach. I ja pani minister wskażę stanowiska. W innym momencie, w innym czasie, bo tutaj akurat nie jest stosowny moment, osób, które, proszę Państwa, działają nie na rzecz dobrej zmiany, ale działają ewidentnie przeciwko tej dobrej zmianie. Czy Państwo macie tę świadomość i czy Państwo zamierzacie jakieś podejmować kroki, które będą skutecznie eliminowały tego rodzaju osoby z systemu dobrych zmian? Dziękuję bardzo. Dziękując i szukając naprawdę pozytywnych emocji. Kiedy rozmawiamy o tym, co jest dobre dla nas wszystkich, szczególnie kiedy wszyscy Państwo się znają, to po prostu trzeba szukać rozwiązań. Trzeba mieć odrobinę zaufania, trzeba czytać, trzeba to analizować, a przede wszystkim przeżywać w praktyce. My będziemy z Panią również i Panią będziemy wspierać od 1 września, jeżeli Pani będzie miała powody z interpretacji.